Paulina Smaszcz zorganizowała pogawędkę z fanami na swoim Instagramie. W pewnym momencie dziennikarce odebrało mowę i zalała się łzami. Zobaczcie, co się stało. Paulina Smaszcz nie daje za wygraną. Pomimo zawiadomienia na policję, które miał złożyć Maciej Kurzajewski, kobieta petarda kontynuuje swoją krucjatę przeciwko eksmężowi. W czwartek zorganizowała transmisję na żywo, podczas której poruszyła szereg tematów, w większości oczywiście mniej lub bardziej dotyczących ojca jej dzieci. Opowiedziała m.in. o psie Bono, którego Maciek miał rzekomo oddać, oraz zapowiedziała tajemniczo, że w przyszłym roku otrzyma najpiękniejszy prezent. Na koniec trwającego prawie godzinę spotkania online asystująca Smaszcz kobieta przeczytała jej wiadomość od jednej z fanek. Czy wie Pani o tym, że jest Pani wzorem dla wielu kobiet? W pracy przy kawie rozmawiamy o Pani i kibicujemy, mogliśmy usłyszeć na wideo. Miłe słowa na tyle poruszyły celebrytkę, że na moment odebrało jej mowę. Na jej twarzy pojawił się za to zwiastujący płacz grymas, po czym 49-latka zalała się łzami. Nie wiem tego, bardzo dziękuję, wydusiła w końcu z siebie, starając się powstrzymać płacz. Paulina próbowała jeszcze chwilę porozmawiać z internautami, jednak ostatecznie stwierdziła, że jest na tyle wzruszona, że nie ma sensu kontynuować spotkania. Słuchajcie, musimy skończyć te ligi. Bardzo Wam za wszystko dziękuję, skwitowała, ocierając napływające do oczu łzy. Nie możecie się już doczekać jej kolejnych transmisji?